Ja bym chciała wam powiedzieć, znaczy zacznę tak na luzie, trochę się stresuję, ale przejdzie. Chciałam wam powiedzieć o moich finansach. Chciałam wam powiedzieć, że kiedyś byłam osobą, która chodziła, kradła po sklepach. Kradła, żeby mieć jeść. Żyła po prostu jak pasożyt. Na czyimś garnuszku. Tak mi pasowało. Nigdy w życiu nie pracowałam. Powiedzmy, tam raz byłam w McDonaldzie, ale to nie uważam jako pracę. Nie byłam w ogóle osobą odpowiedzialną. Robiłam tam, co chciałam. Ale co wam chcę powiedzieć? Nigdy nie miałam pieniędzy. Nigdy nie miałam... Zawsze miałam mało. Nie miałam w co się ubrać. Nie miałam kilku par butów. Chodziłam w jednym. Powiem wam, ile zarobiłam w tym miesiącu. W tym miesiącu zarobiłam 10 tysięcy. Naprawdę. Zarobiłam 10 tysięcy. No niecałe, tam 9 z hakiem zarobiłam. Po 7250 chyba zarobiłam na samym sprzątaniu u ludzi. Na samym sprzątaniu i jeszcze do tego miałam pracę w Lewiatanie. Już tam nie pracuję. Poszłam na sprzątanie i chciałam wam po prostu powiedzieć, że można. Że ja nigdy nie myślałam, że tak będzie w ogóle. Zawsze dla mnie była najniższa krajowa, to było dużo. Ale zaczęło mi to przeszkadzać, bo to jest mało tak naprawdę. 3000 z hakiem to jest po prostu mało na dzisiejsze czasy. A ja chciałam mieć więcej. I nie było dla mnie żadnych przeszkód na propos, bo nie mam prawa jazdy. Jeżdżę po prostu rowerem. Jeżdżę też po 25 kilometrów w tom i z powrotem. Po 10, łącznie 25 kilometrów do klientów jeżdżę. I nie ma przeszkód dla mnie. Nie ma przeszkód z dojazdem. Nie ma rudzy, że jest daleki dojazd. Jeżeli mi nie odpowiada stawka, komuś nie odpowiada moja stawka, to też w to... To dziękuję tej po prostu osobie. Nie wchodzę po prostu... Nie bałam się czegoś nowego. Bo gdzieś przychodziły mi myśli, a co, jak z tego się nie utrzymasz? Ale mówię, przecież Boże, jestem córką króla. Przecież wszystko mogę mieć, wszystko mam, prawda? I to chciałam po prostu powiedzieć. Dziękuję.